Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to co teraz powiem, może wydać się Państwu śmieszne, natomiast zapewniam, że dla mnie takim nie było. Proszę sobie wyobrazić, że mamy nudny, spokojny wieczór. Moja przyjaciółka w swoim pokoju ogląda telewizję i sobie coś tam szyje. Leżą sobie pieski, obok ja w siłowni się podciągam. No i nagle wchodzi Brajanek. No i tak nieśmiało pytam mojej przyjaciółki, czy może pertnęło ci się. Smród, który owiono moje nozdrza, a muszą państwo wiedzieć, że mam wyjątkowo wrażliwy węch, co zniszczyło mi kilka naprawdę obiecujących, fajnych związków. Moje nozdrza są wyjątkowo delikatne, bon tą, ale nagle w tych nozdrzach znalazł się zapach... Nawet nie wiem jak to opisać. To było bardzo okrutne dla tkanek miękkich mojego organizmu, mojego wycieczonego depresją taką, depresją duchową organizmu. To było zepsute jajko razy 10. No gdy się już na pewno upewniliśmy, że ani ja, ani moja przyjaciółka. Ani pusio, bo pusio aż tak nie śmierdzi, ani fioneczka, która bątą raz na miesiąc sobie puści bąka, okazało się, że Brajanek puszczał tak cuchnące bąki, że wygoniliśmy go z domu. Wygoniliśmy tego kota z domu, bo on po prostu takie bąki puszczał, nie dało się domu wywieczyć. Ja nie wiem co on zjadł, co to było i ile to już nie żyło. Może to jakaś mumia była sprzed 12 tysięcy lat i go zatruła, ale to był smród nie z tej ziemi. Zapierdział cały dom. Więc odmieńca się z domu. Nie, no to jest taka abstrakcja, po prostu. On tak rzadko robi, ale... Powiem Państwu, że obudziłem się w niesamowitym nastroju. Dzisiaj może to ta pogoda, deszcz, który padał wieczorem. Ale miałem i mam ostatnio niesamowite sny. Te sny układają się jakby w scenariusze filmowo-pisarskie... To jest w ogóle tak, jakby to były opowieści jakieś o. kompletnie nie widzę żadnego powiązania z moim życiem. Żadnego. Żadnych symboli żadnych jakichś takich rzeczy, które można porównać. Tak, że na przykład mam. Jestem naciskany z zewnątrz, wiadomo, przez hejterów, więc, więc może sen o tym, że kogoś przygniata ciężar. Wiadomo, jakieś symbole archetypowe. To w ogóle są jakieś opowieści. Wizualno, audiowizualne o życiu jakichś osób. Nie widzę żadnych powiązań ze mną. Jest tego bardzo dużo. Ja już tych snów nawet nie zapisuję, bo tego by się nie dało zapisać. To są całe scenariusze olbrzymie. Ale dzisiejszej nocy było inaczej. Gdy obudziłem się rano, czy gdzieś tak po godzinie 10, obudził mnie sen, który był niesamowity. Śniła mi się pewno taka dziewczyna, o której nie będę mówił, bo wiadomo, że. Wszystkie dziewczyny, które miały ze mną coś wspólnego, słuchają namiętnie moich audycji. Taka jest prawda, pozdrawiam serdecznie. Jedna z dziewczyn śniło mi się, że zabiłem jej mężczyznę, uderzyłem go młotkiem z tyłu w kark. To chyba, był w ka to chyba było w kark. Dużym młotkiem uderzyłem go w kark. Powiązania z życiem? Tak, była taka scena w filmie, który oglądałem dwa dni temu Plagi Breslau. Kiepski raczej film. Można obejrzeć od biedy. Może stąd się to wzięło. Brzydziłem się tego, ale czułem, że trzeba to zrobić dla naszego szczęścia. To było, byłem, byłem tak zakochany, byłem tak owładnięty emocjami, a ona dwa razy go uderzyła nożem w klatkę piersiową. Przy czym i tu już jest, tu już był ewidentnie symbol. Raz go uderzyła w klatkę piersiową i trochę wyżej. W serce chciała zabić jego uczucia. A wyżej jest czakra visuddha, to się bodajże nazywa, która odpowiada za przejawianie się. Chciała zabić jego aktywność. Czyli chciała zabić wszystko to, co do niego czuła, co on czuł do niej. Chciała go zniszczyć w pamięci, wszystko to, co było z nim związane. Ja go uderzyłem od tyłu, żeby go ogłuszyć. Może to był takie uderzenie łaski, żeby nic nie czuł. O, właśnie teraz mi się przypomniało, co miało na mnie wpływ. Jak Państwo wiedzą, czytałem bardzo dużo o obozach koncentracyjnych swego czasu, bo no nie mogłem tego jakoś. Strasznie to przeżywałem, jak to czytałem. I tam była taka scena, że był człowiek, który miał kontakty z obozowymi kapo i ze sesmanami, i przyszedł przyszedł. Przyjechał w wagonie bydlęcym do obozu, nie wiem, czy to był Auschwitz, może jakiś inny. Przybył jego jakaś bliska osoba, bratanek, siostrzeniec, nie pamiętam. I zapłacił jednemu z obozowych sadystów, żeby go szybko zabić, bo z jakich względów on był skazany na to, że będzie umierał w męczarniach. I z zaskoczenia... Chyba dał mu coś do zjedzenia, żeby miał taki radość, że coś zje, bo był bardzo głodny. I wtedy z zaskoczenia tak się umówili, on go uderzył czymś z tyłu właśnie w kark, żeby go ogłuszyć i go szybko tam zabili. Rozwalili mu głowę. Dlaczego tak zrobili? To był czyn z miłości. Bo ten człowiek by szedł na jakieś roboty, byłby bity. Dużo ludzi nie wytrzymywało, uciekali tak, świadomie się godzili na śmierć, nie mogli znieść męczarni. Więc, żeby mu tego oszczędzić, a jego los był przesądzony, zapłacił za to, żeby go. żeby nie wiedział, że umiera. Powiedział mu, że go wypuszczą, tak, dał mu to coś do zjedzenia. Jedzenie było bardzo trudno dostępne. To był chyba człowiek z Sonderkommando, czyli z tych, z tych grup, które zajmowały się wkładaniem zwłok do, do pieców krematoryjnych. I oni mieli dużo jedzenia, mieli alkohol cały czas, ale chyba co 6 tygodni byli zmieniani. Pamiętam, że to strasznie na mnie wpłynęło, bo to był taki dylemat moralny. Po co tworzyć jakieś filozoficzne dyrdymały, jak życie niesie i opowieści ludzi z tego, co ludzie ludziom zrobili w imię idei różnych, ludzie ludziom zrobili jeszcze gorsze rzeczy, niż może sobie psycholog czy psychiatra wymyślić. Piję tu do tego filozoficznego zagadnienia, że. Jedzie pociąg, tak, jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka i albo zabijasz jedną osobę, albo sześć, bo tam jest jakaś zwrotnica i musisz wybrać wybór. Po co takie derdy mały robić? Tutaj był wybór. Albo umrze w ciągu miesiąca w męczarniach, albo go szybko zabić od razu, żeby nie cierpiał. I No to jest dopiero dylemat, którego nie mogę rozwiązać do tej pory, szanowni państwo. Tak więc ja chyba chciałem go ogłuszyć. Dlatego go uderzyłem motkiem z całej siły, a to był taki duży mod. To nie był taki motek zwykły, tylko to był taki duży, ciężki mod. Tak jak w filmie plagi, plagi Bresla, może właśnie to stąd. Uderzyłem go w kark, ogłuszyłem. Dziewczyna uderzyła go dwa razy, żeby zabić uczucia w sercu, i żeby nic nie mówił, żeby nie krzyczał, żeby, żeby nie robił jej wyrzutów, żeby zamilkł na zawsze. Potem były hece z tym trupem, bo coś chcieliśmy z tym trupem zrobić, potem były w ogóle. Takie przebłyski, że mieliśmy, jakby była czasoprzestrzeń inna i była jedna opcja, że się chowaliśmy ze swoją miłością i on nas podglądał, robił nam zdjęcia. A drugi film to był taki, że go jednak mordujemy i nie wiedziałem jak żyć z hańbą morderstwa, ale bardzo ją kochałem. I się tak obudziłem, byłem tak napalony, też seksualnie, ale byłem tak napalony emocjami, byłem w takim stanie, że się prawie cały trzęsłem z miłości. To nie była miłość. To było zakochanie oczywiście, to z miłością nic nie miało wspólnego, ale byłem tak w niej zakochany, tak strasznie byłem w niej zakochany, że dla niej zrobiłem, zabiłem człowieka coś, co wolałbym umrzeć chyba niż zabić człowieka. To jest najgorsza podłość, jaką można zrobić, odebrać komuś życie. Ale gdybym musiał, to pewnie bym to zrobił, potem bym żałował. Ale to potem jest czas na płakanie, i na decyzję, co dalej zrobić. Jak ktoś chce mi zabrać życie, czy coś chce mi zrobić, mam prawo się bronić, prawda? Ale zrobiłem to świadomie. Dla nas, dla tego, żeby się mogło te te niesamowite emocje, żeby mogły się rozwinąć. I oboje położyliśmy tego mężczyznę, który był inny niż w Realu, na ołtarzu tej, tej wielkiej miłości. I oboje popełniliśmy zbrodnie. To były nieprawdopodobne emocje. Jak się obudziłem, się cały trzęsłem z tych emocji. Ale jakie wnioski są z tego? Może to te sny były spowodowane, może to. E, może ten odmieniec wydzielał jakieś narkotyki Dubskiem Już dzisiaj leży. Kałdun napchany, oczywiście, wypity, nażarty. żarty. Wujka nie szanuje, oczywiście mnie drapnął. Po co kogoś szanować? Po co mnie szanować? Po co szacunek dla mnie, jak sobie żyły wyprowam, żeby ten odmieniec miał jedzenie, jeszcze go biją wszyscy moja przyjaciółka mówi weź go Marek, bo są nornice w ogrodzie, ja jej tłumaczę, mówię daj spokój, przecież wiesz, że on się do tego nie nadaje, do tej roboty, nie jest za słaby psychicznie do tego on się na popastwić nad słabym zwierzęciem to tak, nade mną pierdnąć tak, nasmrodzić w domu nażreć się, nie podziękować, bo po co wujka nie szanuje, wiadomo więc leży z zwyrodnialec leży w kuchni i ma wszystko w dupie, no menomen. Także może te sny niesamowite, może były spowodowane zatruciem jakimś, bo naprawdę tak narąbał, że się nie dało domu wywietrzyć. Taki smród był. Także, szanowni państwo, ho, może będę sprzedawał tego te pierdy w buteleczkach, sprzedawał, po co macie te grzyby, te psylocybinki, brać te dęte, a ja jachułaski, te całe. Jak ja wam mogę sprzedać krajowy towar od polskiego, takiego słowieńskiego, prawdziwego dachowego kota. A teraz poważnie, szanowni Państwo, doszedłem pod wpływem tych kocich pierdół. Boże, jaka to jest abstrakcja, to jest coś niesamowitego. Ja doszedłem do takich wniosków, o których Państwu mówiłem, ale najwyższa pora, żeby Państwu przypomnieć, zwłaszcza, że na forum źle się dzieje, jak Państwo wiedzą, ale przewidziałem, że tak będzie. Od czasu do czasu są takie awantury. Jest ekipa, która dba o to, żeby takie rzeczy robić. Więc warto sobie przypominać, że życie składa się z dwóch rzeczy. Są rzeczy zewnętrzne i są rzeczy wewnętrzne. Dwie rzeczy, zawsze o tym pamiętaj. Na zewnątrz i wewnątrz. Dwa światy. Na zewnątrz i wewnątrz. To, co w życiu człowieka najważniejsze, to, co ma największą wartość, to jest to, co jest wewnętrzne, to są Twoje nawyki. Nawyki szczęścia, nawyki, żeby się cieszyć dniem codziennym. Wczoraj na przykład kładę się spać. I dziękuję Bogu, mówię, że ja się mogę położyć, bo są ludzie, którzy nie mogą się położyć. Mogę się położyć pod kołderką. No, szkoda, że sam, ale może nie można mieć wszystkiego. Ale tak byłem szczęśliwy, że mogę się położyć w ciszy, w spokoju, pod kołderką, wywietrzony pokój, wykąpany, pachnący, białym jeleniem. Bo takich tych kosmetyków używam, chociaż są strasznie drogie. I byłem za to wdzięczny. No to jest właśnie nawyk, który trzeba wytworzyć. Po prostu wdzięczność, radość. Czy ktoś, kto się kładzie spać zmęczony, jest radosny? A ja byłem radosny. Dlaczego byłem radosny? Ponieważ zdecydowałem, że mogę z rzeczywistości, no co mogę zrobić? Mogę być wściekły, że jestem senny, mogę nic nie odczuwać, a mogę też być radosny. Wybrałem bycie radosnym. Bo niby dlaczego nie? Jak jest możliwość bycia radosnym, nikomu nie czynię tym krzywdy. To byłem radosny, że moje pachnące ciało otula kołderka. Że jest fajnie, że jestem senny, że zaraz usnę. No, wiedziałem, że usnę, bo wiecie Państwo, że mam od stycznia problemy ze snem. Więc byłem po chemicznej tabletce, która nigdy nie powodowała snów. No więc mam takie sny jak zwykle. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt różnych scenariuszy rano zawsze, tak sobie wyćwiczyłem pamięć snów. Jest niesamowita rzecz. Im dłużej zapisuję sny, jestem ich świadomy, tym ich więcej jest. Jeśli człowiek myśli, że ma jeden, dwa sny dziennie, to się bardzo myli, bo tych snów podejrzewam, mózg tworzy bardzo dużą ilość, tylko ludzie po prostu tego nie pamiętają. Nie pamiętają, bo pamięć snów trzeba wyćwiczyć. Dlatego powiem Państwu, że są dwie rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne. I wewnętrzne to są wszystko to, co dobre. To jest nawyk bycia radosnym, nawyk śmiania się z Ja się wczoraj z przyjaciółką śmiałem, bo kot się spierdział. No można, no wiadomo, wygoniłem od pasożyta, ale tak naprawdę śmieliśmy się z tego. No bo to jest śmieszne. No kot napierdział w domu. To co, mam ręce załamywać? Otworzyłem okna, przewietrzyliśmy i tyle. Dlatego, szanowni państwo, to są dobre rzeczy. Wszystko, co na zewnątrz, ostatnio Pablo mnie w komentarzach prosił, żeby było o naukach, proszę bardzo, mówisz i masz. Nałogi. Każdy z państwa, kto pali, wie, że każdy nałóg to jest kredyt. Nałogi to są kredyty, szanowni państwo. To są normalne kredyty. Bierzesz coś fajnego, bierzesz pieniążki, kupujesz coś, sprawiasz sobie przyjemność, a trzeba oddać procentem. A oddawanie nie jest przyjemne, dlatego ja nigdy nie pożyczam. Raz wziąłem pożyczkę, jak kupowałem samochód, ale to, to chyba nie 2-3 tysiące, jak w banku pracowałem, kredyt odnawialny i tak go, w panice go szybko spłaciłem. Nie Nienawidzę mieć żadnych zobowiązań wobec kogokolwiek, a już na pewno nienawidzę pieniędzy pożyczać od kogoś, a i pożyczać komuś też nie lubię, bo za dużo się nasłuchałem, jak to wyglądają pożyczki dla fajnych ziomali, którzy potem się okazują wysynami, a nie fajnymi ziomalami. Lubisz mnie, szanujesz, nie proś mnie o pieniądze i tyle. Tak więc, szanowni Państwo, instytucja kredytu jest bardzo podstępna. Pożyczać pieniądze to można, jak naprawdę jest mus, albo jest jakaś okazja stulecia i tylko takie sumy, które jesteśmy w stanie spłacić. Taką mam zasadę, tego się trzymam. Może nie zarobiłem jakichś wielkich pieniędzy. Może kilka szans straciłem przed nosa, ale ja przyjąłem w życiu taką technikę, że idę sobie spokojnie do przodu. Nie muszę mieć pałaców od razu, spokojnie się tam czegoś dorobię, może, a może i nie. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że nałogi to jest kredyt. Kiedy palisz papierosa i czujesz odprężenie, to jest kredyt, bo każdy z Państwa, kto pali, a ja paliłem kilkanaście lat, wszyscy wiemy, że po papierosie jest gwałtowne obniżenie nastroju. Człowiek jest taki słabszy, się czuje taki przytłumiony, gorszy nastrój ma, milknie po papierosie, prawda? Podczas papierosa gadają ludzie w palarniach. No przecież ja to latami pracowałem w różnych biurach, tak, bankach, więc były palarnie, więc ja to doskonale pamiętam. A po papierosie jest przymuła. Spłacasz kredyt, kilka minut ożywienia, 15-20 minut doła. Czujesz się gorzej, bo jesteś faktycznie też zatruty toksyną. I organizm toksynę musi wydalać. Obciążasz swoje układy organizmu, musi ten syf wywalić. Widzieliście, jak wyglądają na zwłokach, na, na sekcji zwłok płuca palacza. Całe życie mówił: "E, tam kurwa, na coś trzeba umrzeć. I płuca całe czarne, ochyda po prostu takie płaty czarne. Wstrętne, jak można sobie własne ciało załatwić. Alkohol sadasz sobie w dupę jakiegoś śledzia i biegasz z tym. Niektórzy robią niektóre śmieszne rzeczy, skaczą na stół, budzą się bez zębów albo budzą się we własnym kale, czasami w cudzym ponoć. Budzisz się rano, a tu zębów nie ma. To, co ostatnio pamiętasz, była pełna klawiaturka, budzisz się rano, mówisz what the fuck! Robisz językiem po zębach? Hmm. Nie ma zębów. Co jest grane? Szczypiesz się na no boli jak cholera. Nadal zębów nie ma. To nie jest sen. Była taka impreza, że wybili ci wszystkie zęby. Jeszcze masz zarzuty, bo ty też komuś wybiłeś, będziesz musiał płacić. 50-60 tysięcy za zostawienie zębów. Jak sobie ktoś policzy dobrego dentystę, to i są lepsze rachunki. Tego nigdy nie bij nikogo w zęby ani w szczękę. W szczękę możesz, bo na NFZ ją zdrutują, ale zęby będziesz musiał zapłacić. No złamany zrobił na NFZ, ale zębów nie ruszaj. Takie rady. Oczywiście żartuję sam. Nie państwo nie wolno bić nigdy nikogo. Można się tylko bronić, ale to też pamiętaj, że w obronie koniecznej, tak? Cię atakuje ktoś z nożem, to mówisz: "Poczekaj, poczekaj", patrzysz sobie kodeks karny, co możesz zrobić, tak? No teraz się bronisz, tak? No tak to wygląda według polskiego prawa. Nie ja to tworzyłem. A te dziadki, co to tworzyły, chyba nie były nigdy w sytuacji zagrożenia życia jak człowiek. Leje gdzie popadnie, żeby tylko się ocalić w panice. Ale mniejsza z tym. Piesz alkohol, jest euforia, jest fajnie. A potem co? Cały dzień wymioty, ból głowy, tak? Spłacasz kredyt. Fajne uczucia, a potem są kiepskie uczucia. Tylko zobacz ile tych fajnych uczuć było. Tak na osi czasu zobacz ile tego było. A ile było potem tych gorszych uczuć? Ja przeważnie miałem kaca 1 dwa dni po ostrej imprezie. Jeden dwa dni! Czujecie to? Pół godziny euforia, w czasie, których robisz głupoty, potem godzina, dwie cierpienia. Narkotyki. Narkomani, zwłaszcza ci uzależnieni od opiatów, objawy odstawienne nazywają tak zwanym skrętem. I skręt potrafi trwać ponad tydzień. Wymioty, biegunka, poty, zespół a motywacji, masa różnych rzeczy. Smród okropny, złe samopoczucie tak itd. itd. Ludzie po narkotykach strasznie to przeżywają. Wzięli dług. Nie ma nic za darmo. Jeśli bierzesz przyjemność z zewnątrz, musisz ją zwrócić i ten dług zostanie wzięty, czy tego chcesz, czy nie. Natomiast jeśli pójdziesz na siłownię, czyli zobaczcie, jak to działa, to jest wahadło. Jeśli pchniesz te wahadło i sobie poćwiczysz, czyli robisz wysiłek, pokonujesz opór mięśni, bolą cię stawy, boli cię wszystko. Gdy przestajesz ćwiczyć, czujesz się wspaniale. Kiedyś, jak tutaj chodziłem na Podkarpaciu na siłownię, to rozmawiałem z takim sympatycznym kolegą, i on mówił, że zawsze lubi sobie przed robotą dać ostro czadu, bo potem cały dzień tak fajnie się czuje. Czyli najpierw pchnął wahadło w jedną stronę, w stronę bólu, wysiłku, trzeba rano wstać, trzeba potem zjeść on tam sobie jakiegoś kurczaka, tak z ryżem, to typowe kulturystyczne jedzenie, ćwiczył sobie z godzinkę, ale ten ból, ten wysiłek, który włożył od siebie, był mu zwracany. On nie dostał nic gratis. To, co on włożył jako wysiłek, zostało mu zwracane jako przyjemność przez cały dzień, poczucie takiej satysfakcji, taki lekki, fajny humoryk lajtowy, prawda? Jeśli zrobisz coś, na przykład walczysz o coś, żeby coś zdobyć, uczysz się, trenujesz, to wtedy masz dużą satysfakcję. Jeśli uda Ci się coś osiągnąć, to jest bardzo proste. Pchasz wahadło w jedną stronę, to on odbija w drugą. Dajesz z siebie coś, dajesz wysiłek, dajesz swoją pracę, czas, wraca to jako przyjemność. Jeśli próbujesz wydostać ze swojego ciała, ze swojej psychiki, ze swojego układu endokrynologicznego przyjemność, to później zostaje ci ta przyjemność zabierana i pogrążasz się w odmętach nieprzyjemności. I to jest bardzo prosty mechanizm. To jest wszystko, co na zewnątrz. Dlaczego o tym mówię w kontekście nałogów? Dlatego, że kobieta to jest rzecz zewnętrzna. Kobieta dla mężczyzny i mężczyzna dla kobiety. No! Teraz mamy nowoczesność. Chłop dla chłopa i kobieta dla kobiety. Więc to są wszystko rzeczy zewnętrzne. Jeśli szukasz szczęścia. Żeby mieć tę kobietę, to było takie emocjonalne, jak ona go dwa razy z całej siły zaatakowała tym nożem. Żeby zabić jego uczucia, żeby przestał dziamkać, zamknąć jego ośrodek, jego. Która to czakra piąta, tak? Piąta czakra, szósta czakra, trzeciego oka, siódma sahasrara. Srara, sahasrara. Czakra na ciemieniu, czy tak? Piąta czakra, czakra przejawiania się, czakra głosu, czakra. Przejawiania się. To, jaki ja jestem, jak Państwo spojrzą na moją prymitywną mongolską twarz, to powiecie, prosty chłopaczyna. I bardzo dobrze, bo jestem prostym chłopakiem, ale jak powiem, to nagle ta mongolskie, te mongolskie lico zostają obsypane kwiecie. No nie jest, tak jest. Czyli to jest przejawianie się. Ja za pomocą pi piątej czakry mogę się przejawiać. Mogę Państwa ego pieścić i tylko ego, to z góry mówię, no chyba, że jest jakaś ładna dziewczyna, to nie tylko, to nie tylko skończy się na ego. Więc mogę pieścić państwa, państwa czułe ego swoimi słowami. Czyli przejawiam się. Ona go chciała zniszczyć. Nie tylko zabić jego ciało, ale chciała zabić jego uczucia i chciała zabić to, żeby przestał dziamkać, przestał mówić, przestał być jako głos wewnętrzny w jej głowie. Chciała go zniszczyć. Ja go chciałem ogłuszyć, żeby nie cierpiał. Cios łaski, nazwijmy to. A ona chciała zabić jego uczucia, czyli te uczucia także, które miała wobec niego. I chciała zabić, żeby przestał być w jej głowie, żeby zniknął z jej głowy, bo się zużył samochodzik stary, więc przyszła pora na Mareczka, na nowy samochodzik. I zrobiliśmy to razem. Zrobiliśmy, poświęciliśmy jego życie na ołtarzu naszej niesamowitej, niesprugawie słowa miłość. To było zakochanie, to były tak niesamowite emocje. Oboje to zrobiliśmy dla nas, żeby było wspaniale. A potem się chyba pieprzyliśmy cały czas, bo byliśmy tacy zakochani w sobie, tak pełni energii. A gdzie był wtedy, gdzie były zwłoki? Nie wiem, nie było ich w moim, w moim rozumieniu tego, w moim, no, w moim obrazie tej rzeczywistości w śnie. Ale nad stygnącymi zwłokami starej miłości i zewnętrznej podniety, pieprzyliśmy się jak szaleni, żeby zdobyć trochę z zewnątrz tego szczęścia. Ale pamiętajcie, że szczęście z zewnątrz, tak jak wszystko z zewnątrz, co przychodzi, to jest kredyt. Dlatego ludzie po bardzo emocjonujących związkach potrafią się nienawidzić. Nienawidzić czy nienawidzić? Niech będzie taki tak. Jak się ktoś przypieprzy, to powiem, że na pewno, że powiedziałem dobrą wersję. A na pewno się ktoś przypieprzy, bo fajnie tak zwrócić komuś uwagę, nie? Człowiek się wtedy taki mądrzejszy czuje. To też jest zewnętrzna forma doświadczania sobie, dostarczenia sobie uczucia przyjemności. Kurwa, ten kotoński pisarz jebany, 17 książek napisał. 4000 felietonów, 2000 audycji, kilkaset audycji wideo, audio wideo tak naprawdę. Jebaniutki jakie błędy robi. <laughs> jebany pisarz, ale go załatwiłem. Także, szanowni państwo, zewnętrzna forma sprowadzania do swojego życia poczucia przyjemności to jest po prostu dług, to jest kredyt. Czy pos poszliby państwo do gangstera pożyczyć kasę, żeby sobie tą kasę przebalować na prostytutkach alkoholu i na kokos spoko wciąganego do nosa? No nie, nie zrobilibyście tego państwo, to jest najgłupszy sposób zniszczenia i własnych kolan. Są lepsze sposoby zniszczenia własnych kolan. A tutaj jest i wiertareczka, i inne sposoby kreatywne. Czy biorą Państwo kredyt u gangsterów? No nie, bo wiadomo, że za to jest kara, jeśli nie spłacicie z dużym procentem. Ale jednak ludzie wchodzą w narkotyki i w alkohol, mimo że za to też jest kara. Uzależnienie, choroby, więzienia, wybite zęby, zniszczone zdrowie, zapalenie trzustki, niezwykle bolesne, gorsze i bardziej bolesne od bólów rakowych, od bólów nowotworowych. Tak więc, szanowni Państwo, jeśli człowiek tak spojrzy na kwestię nałogu, to no wychodzi to zupełnie inaczej, prawda? Dlatego, że ludziom się wydaje, że oni to kontrolują i część ludzi jakoś to kontroluje, ale część ludzi popłynie w nałóg. Dlatego pamiętajcie, szanowni Państwo, że związek, miłość, te szaleńcze pieprzenie się w tych emocjach, to wszystko jest rzecz zewnętrzna, za którą zawsze trzeba zapłacić. Zawsze zapłacić za taki zewnętrzny romans, o którym ludzie marzą, tworzą piosenki. To jest największy narkotyk. Jeśli widzi chłopaczyna i śpiewa i mówi o jaka ta heroina, o jaka ta moja heroina, to jest moja dziewczyna, to powiemy, że to jest kurwa, która namawia młodzież do opiatów. Ale jeśli wychodzi brzdąkacz na gitarze i śpiewa o jaki ja jestem zakochany, o jaki ja jestem w niej zakochany i tylko ciągle o niej myślę, to powiemy, o jaki on jest głęboki, jaki on jest romantyczny. Gówno prawda. To jest to samo, co śpiewanie o tym, żeby się na Przepraszam za brzydkie słowo, ale muszę wstrząsnąć Państwa sumieniami i portfelami, bo z tego też żyję. Czym się różni ten brzdąkacz na gitarze, który śpiewa o heroinie, czy jak soku z panem Lindą promują wódę, czyli whisky? Czym się różni od gościa? Które reklamuje takie związki miłosne? Powiem Państwu niczym. Tylko jednego nazwiemy tym, że zwodzi młodzież na manowca, drugiego nazwiemy głębokim. To są takie same prymitywy. Bo oba śpiewają o nałogu, o tym, żeby człowiek sobie wziął coś z zewnątrz, żeby wziął kredyt. Szukanie romansu, zakochanie tego, co odczuwałem w snach. Myślicie państwo, że co? Dobrze. Jestem starym zgredem. Dobrze siedzę w domu, może mam pół depresję, może już jestem starym dziadem, może mi się nic nie chce. Ale ja też kochałem. Ja też jestem kochliwym mężczyzną. Ja dobrze wiem, czym to wszystko śmierdzi, dlatego unikam tego. A problem jest taki, że kiedy zacząłem zarabiać, pojawił się samochodzi, pojawiły się książki, to nagle jak byłem na dnie, chory i bez kasy, no to jakoś z tymi kobietami tak ciężko mi szło. A przecież byłem tym samym chłopakiem, misterem Mongolii, co jestem teraz. Ale kiedy się pojawiły sukcesy, to zaczęły się pojawiać kobiety. A ja się tego boję, bo ja wiem, że za to trzeba zapłacić. To jest kredyt. Ja nie biorę kredytów. Jak nie zarobię, to nie kupuję. Dlatego ostatnio modlę się o Stingera, pewnie go nie dostanę, ale chciałbym w tym roku mieć Castingera 2.0. A takie sobie założenie zrobiłem. Pewnie się nie uda, jak... Jak wszystko. Znaczy, no, parę rzeczy może mi się udało, ale nie wszystkie. Nie biorę kredytu. Mógłbym wziąć kredyt. Mam takie zarobki, że tylko, że no to wiadomo, że wie, lwia część tych zarobków idzie na utrzymanie serwisów. Natomiast przy moich zarobkach spokojnie dostałbym kredyt na tego Singera. Kwestia dwóch tygodni mam tego Singera. Kolejny samochód by był tutaj na podwórku. Ale ja tego nie biorę. Zarobię to będę miał. Nie zarobię to nie będę miał i tyle. Nie biorę kredytów. Zarobię to, kupuję, nie zarobię to, nie kupuję. Tyle, prosta zasada, która oszczędziła mi wiele, wiele w życiu problemów. Dlatego, szanowni państwo, ja też kochałem. Ja też jestem kochliwy, ja też jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem, mężczyzną. I dlatego tego unikam, bo wiem, że za wszystko trzeba zapłacić. Wszystko kosztuje. Nie ma nic za darmo. Za darmo w życiu to masz tylko ser w pułapce na myszy. Więc, żeby nie przedłużać, Pamiętaj, że są dwie rzeczy, dwa światy: zewnętrzny i wewnętrzny. Wewnętrzny jest taki, że musisz wytworzyć nawyk cieszenia się i radowania. Chcesz być radosny? Musisz nauczyć się stworzyć nawyk bycia radosnym. Nikt ci nie da za darmo. Nie przyjdzie żadna piękna, nie wiem, Kasia, Gosia, Krysia, Grażyna. Nie przyjdzie piękna dziewczyna, nie da mi. Bez takiego szczęścia, które jest za darmo. Wszystko kosztuje. Za wszystko będę musiał zapłacić. Dlatego trzeba pracować nad sobą. Trzeba włożyć wysiłek, żeby stworzyć nawyk szczęścia i radości. Bo wszystko, co z zewnątrz trzeba zwrócić za to później w postaci emocji, pieniędzy, czasu, nie ma nic za darmo. Te wszystkie krysie, grażynki, kasie, one wszystkie, te halinki, te wszystkie. Piękne, kobiece imiona, one nie są za darmo. Za wszystko musisz zapłacić. Czy to w formie zarobków, czy wchodzenia emocjonalnie w coś, czy, czy poświęcania się w związek. Wszystko kosztuje. I jeśli wytworzysz sobie nawyk, że czerpiesz radość tylko z tej kobiety, to jesteś najbardziej nieszczęśliwym i tak naprawdę żałosnym człowiekiem na świecie. Bo wystarczy, że ta kobieta odejdzie, zdradzi Cię, albo zachoruje na koronawirusa i umrze. Prosta sprawa. I zostajesz bez szczęścia, jesteś złamanym człowiekiem. Człowiek, który czerpi wielkie szczęście, tak jak śpiewają szarpi druty. On ją kocha ponad życie, nie widzi świata poza nią. I kobiety piszczą, oglądając teledysk. Jaki on wspaniały, jaki on głęboki. To jest najbardziej żałosny przykład człowieka, jaki istnieje. Bo to jest człowiek, który jest nieszczęśliwy. To jest człowiek, który jest uzależniony od cudzej woli. Ta kobieta może się odkochać. I to się zdarza. Każdy, kto trochę miał z kobietami do czynienia, wie, że jednego dnia kocha, drugiego nienawidzi. I tak to jest. We mnie kobiety zakochują się w tym, że jestem twórcą. Na szczęście to jest bardzo dobre. Bo ja nie jestem za specjalnie przystojny. No to jest dobra rzecz. Ale powiem Państwu, że to jest najbardziej żałosne, co może być. Jeśli swoje szczęście usadowisz w kobiecie. We wszystkim w samochodzie w domu to jest najbardziej żałosny przykład człowieka jaki może być nie ma nic bardziej żałosnego jeszcze o tym nagram chyba materiał wideo dzisiaj bo to jest bardzo ważne żeby o tym mówić człowiek szczęśliwy to ten który pracuje nad sobą który cieszy się po prostu cieszę się że mogę nagrywać cieszę się że stać mnie na dobrego kompa dzięki moim fanom którzy dbają o mnie którzy wyskakują z pieniążków, żeby miał prezenty. Dzięki, jestem wdzięczny za to, że mam fanów, którzy dbają o to, żebym też miał coś z tego życia, jakąś radość. Michałowi dziękuję za tysiaka do Wrocławia za kamerkę Sony. Dziękuję panu, chyba Piotrowi, już zapomniałem, za piękne dwa. I moja przyjaciółka też dziękuję za piękny prezent. Dostałem dwa piękne albumy, cudowne, piękne. Co tam dostałem? No dostaję dużo prezentów od fanów. Ja się strasznie cieszę, bo ja strasznie to lubię. I dziękuję wszystkim. Przepraszam, jeśli teraz zapomnę. O, właśnie, panu doktorowi dziękuję za pięknego tisota z grawerem. Wszystkim dziękuję za prezenty, za pieniądze. Dbają o mnie ludzie. Dbają o mnie ludzie i to jest bardzo przyjemne. Jak otwieram paczkę i się zastanawiam, czy truciznę wysłali, czy może gówno, tak jak mi cały czas grożą, czy może fajny prezent. Także, szanowni państwo, no bo wiecie, że dostałem w Sylwestra, przed Sylwestra była... Yy, Przesyłka z bluzgami, tak, do mojej przyjaciółki, żeby będę tam cfelony w więzieniu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wysłała to starsza pani z, z Białego Stoku, widziałem ją, jest sprawa prowadzona na policji. Capnęły ją kamery, że wcześniej czy później zidentyfikujemy, kto to tak swoją babcię, czy mamu się wysłał. Pani utykała na lewą nogę, no że nie powinienem mówić. Także, szanowni państwo, wracając do tematu: jest zewnątrz, jest wewnątrz. Jeśli dbasz o to, żeby wewnątrz mieć radość, to jesteś człowiekiem coraz bardziej szczęśliwym. Jesteś spełniony. Jeśli liczysz tylko na to, że dziewczyna da Ci szczęście, samochód albo coś na zewnątrz, to jesteś coraz bardziej pustym i samotnym człowiekiem, bo na zewnątrz wszystko, co da Ci szczęście, to potem wyciąga łapsko po zapłatę. Im bardziej jesteś zakochany, to jak odejdzie ta dziewczyna, zostajesz z niczym. Człowiek, który jest zakochany i mówi mi, jak jest bardzo szczęśliwy, to ja widzę, że braka. Widzę człowieka, który wcale nie jest szczęśliwy, tylko on się boi. On wewnętrznie się boi, bo ta kobieta go w każdej chwili może zostawić. Tak samo jak widzę zakochaną dziewczynę w objęciach mężczyzny. Przecież jak ten chłop od niej odejdzie, to wtedy ona zostaje z niczym, ona nie ma nic. I płacz, i załamywanie rąk, i próby samobójcze, i psychotropy. Bo ta dziewczyna zamiast. Pracować nad rozwijaniem swoich nawyków szczęścia, to ta dziewczyna poświęciła życie, ulokowała swój czas i energię w czymś zewnętrznym. Dobra, podchwytliwe pytanie: czy jeśli dziewczyna się we mnie zakocha, to będzie szczęśliwa czy nie? Nie, będziesz, będziesz żałosna, bo ja nie zdradzę dziewczyny, której ufam, bo taki jestem chłopak po prostu charakterny. Natomiast nie zdradza mi nigdy, nie zdradziłem, jestem z tego dumny. Natomiast Możesz mi się na przykład znudzić, no i wtedy honorowo się rozejdziemy. Albo na przykład nie spełnisz moich jakichś wysokich wymagań. Na przykład zaczniesz mnie nudzić, albo zaczniesz pieprzyć głupoty, albo nie będziesz mnie wspierała, to będzie do widzenia. I co wtedy? To ja będę odpowiedzialny za to, że ty będziesz się ciała, że ty będziesz załamana, bo ty sobie w głowie ułożyłaś życie ze mną. Ja nie jestem za to odpowiedzialny. Tak samo jak ja będę z dziewczyną, ona powie Marek. Sorry, winę tu, ale po prostu no. Myślałem, że życie z misterem Mongolii jest bardziej ekscytujące, a tu jest nuda. Więc papa, pa. no to powiem, no fajnie, no to znaczy, no nie fajnie. Będę się czuł kiepsko przez troszkę czasu, ale jeśli inwestowałem w swoje nawyki radości, a nie po to, żeby włożyć całą swoją radość i swoje, swoją energię, szczęście w tę dziewczynę, no to powiem, no to okej, okay, no smutno mi jest, głupio mi jest, że zostaję sam. Ale dobra, no, życzę Ci spełnienia. Radz sobie tam fajnie i tyle. Jeśli się rozstaniemy z klasą zgodzi, życzę Ci wszystkiego najlepszego. No i oczywiście końcowy, na no, pożegnanie, stosunek seksualny. No, tradycja, musi być. Także, szanowni Państwo, to nie będzie wina tej dziewczyny. Nie będzie chciała ze mną być, nie spełniłem jej jakichś wymagań i wyobrażeń i ma prawo ze mną zerwać. Ma prawo powiedzieć, Marek, zrywamy ten układ. Ja powiem, okej, okay, no, no smutno mi, tak? Smutno mi będzie, oczywiście, że będzie mi smutno. Oczywiście będę miał koszmary senne, będzie mi, będzie mi ciężko, ale sobie chyba poradzę. Im bardziej włożyłem swoją energię w rozwijanie nawyków szczęścia, a nie w tę kobietę, w budowanie tego szczęścia, w wizję, bo to chodzi o wizję wewnętrzną. Taką wizję, że tworzysz sobie wizję, że jesteś z tą dziewczyną. Domek, biały płotek, dwójka pięknych dzieci, piesek. I nagle ona odchodzi i łamie ci się wizja wewnętrzna. Ty nie cierpisz, bo ona odchodzi. Ty cierpisz, bo łamie się twoja wizja wewnętrzna. A to nie ona jest winna, to ty jesteś winny, bo ty stworzyłeś tę wizję. Kobieta może odejść, mężczyzna też może odejść. Więc trzeba też mieć szacunek do siebie. Jak sobie teraz przypominam tą piękną modelkę, jak ona mnie zakręcała wielokrotnie. W końcu się odwinąłem jej, ale. Teraz od razu biorę za habety i wynocha z chałupy. To w ogóle nie ma gadania. Teraz to bym sobie nie pozwolił, od razu wynocha z chałupy, robisz złe numery, jest krótka piłka. No ale wtedy byłem młody, byłem szczęśliwy, że taka laska się z bibliotekarzem nieśmiałym zadawała. No to jedna z moich historii. Emilia Welgrażyna na pewno państwo pamiętają. Boże kochany, byłem pół roku z dziewczyną, myślałem, że ma na imię Emilia ona się okazało, że ona się tego imienia wstydziła, i tak naprawdę się Grażyna nazywała. Niesamowite, to po kurde pół roku prawie. Ale piękna była dziewczyna, ale tak jak z ną kręciła, to niesamowite. Grażynka! Jestem gotowy na drugą rundę. Tylko, że teraz ja już się stałem. Ja jestem u szczytu pożądliwości, a ty już spadłaś na dół. Ale życzę ci szczęścia. Życzę wszystkim swoim bojem szczęścia i radości. Czegoś mnie nauczyły. Naprawdę, autentycznie, nie ma w tym żadnej złośliwości. Nie czuję, naprawdę nie czuję żadnej złości. Było fajnie, czasem było gorzej. Dużo mnie nauczyły te dziewczyny. Naprawdę wszystkim życzę szczęścia, radości, żeby im się tam w życiu układało. Nie ma we mnie żadnego rozgoryczenia. A to, że mówię, że Łapie za habety, wynocha, to jest bez nienawiści po prostu. No, źle się zachowujesz jak gówniarz, to cię potraktują jak gówniarza, i to, że jesteś ładna, cię przed tym nie uchroni. Trzeba szanować siebie, bo tylko siebie mamy. Mamy tylko samych siebie. Dziewczyna może odejść, umrzeć. Przyszedł kiedyś sam, zostanę. Wszyscy odejdą. Jeśli ja nie wcześniej nie umrę, zostanę sam. Zostaną moi fani tylko, zostanę sam. I zostaną moi fani ludzie, którzy mnie słuchają. Ludzie, którzy są ze mną, zobaczcie, nie zostawili mi ludzi w tym Wrocławiu, przyjechali. Wiedzieli, że się boję, że, że tam są, że grożą, że mi krzywdę zrobią. To są prawdziwi przyjaciele. Nie tam jakieś pierdolenie, głupot. Przyjechali. Za granicę przyjechali z całej Polski, wydawali kasę i przyjechali, nie zostawili mnie. Czyli mam przyjaciół, mam kogoś, na kogo mogę liczyć. To jest fajne. W tym pokładam dużo te ufności. Mam nadzieję, że kiedy któraś z tych osób będzie miała problemy, będę, będę w stanie pomóc tej osobie. Pamiętajcie, że każdy, kto mi pomógł, może się do mnie zgłosić, jak będzie jakaś życiowa rzecz. Postaram się pomóc, ile będę mógł. Wiadomo, dużo nie mogę, ale nie zostawię nikogo samego. Może dużo nie mogę, ale nie zostawię żadnego z chłopaków w potrzebie i w nieszczęściu, tak jak wy mnie nie zostawiliście. Także, szanowni Państwo, to tyle byłoby na ten temat i dbajcie o swoje nawyki, o swoje wnętrze, a nie to, żeby umieszczać swoje serce i swoje życie i sens swojego życia w kobiecie, czy jeśli słuchają mnie dziewczyny, nie umiejscawiajcie swojego sensu życia w chłopie, bo raz chłop jest, a raz chłopa nie ma. Dlatego ja preferuję przyjacielskie stosunki seksualne moich słuchaczek ze mną, przyjacielskie bez uzależniania się. Kurde, co ja pierdolę. Ale to wszystko przez tego kota. Jeszcze jestem zatruty. To byłoby na tyle, szanowni państwo. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i nawyk radości. Teraz znajdźcie sobie zadanie domowe, jakiś fajny, no nie wiem, no na przykład jesteście radośni, bo ktoś tam gdzieś kona, a wy jeszcze żyjecie, tak? Więc jeszcze żyjecie, no dlaczego by nie? Nieważne jaki powód. Nieważne jaki powód będzie. Ważne, że możecie powiedzieć, że nie macie takiego złośliwego kota, jakiego mam ja i to wstyd, bo ja chciałem, żeby ten kot był tutaj mocny, ale go tutaj wszyscy biją. Wstyd, ja się wstydzę wyjść na ulicę. Wszyscy tego mojego kota biją, się po prostu wyżywa tutaj w domu i to na mnie. Dlatego możecie się cieszyć, że nie macie takiego dmieńca i bandy, bandziora tak naprawdę, który biedne ptaszki, żabki zabija. A jak nornice, czy, czy ogród jest niszczony przez... Nornice, to on się nie nadaje, on jest za słaby psychicznie, do tego on podjeść, pospać, o tak, o, trochę się rzucić na mnie, wyżyć, to tak, ale tak, to już z większym zwierzęciem to on się boi, tak? No chyba i bez w ogóle, tak jak ja. Także szanowni Państwo, życzę miłego dnia i tak naprawdę nieważne, jaki będzie powód, ważne, żeby wywołać w sobie tę wdzięczność, żeby wywołać w sobie radość. Rozumiecie? Chodzi o to, żeby to poczuć w klatce piersiowej, poczuć w klatce piersiowej. Powód jest nieważny. Cokolwiek. Że masz rower, czy cokolwiek. Czy że Marek fajną nagrał audycję. Cokolwiek. Chodzi o to, żebyście poczuli radość w swoim serduszku. I wywołujcie ją jak najczęściej, jeśli wytworzycie nawyk, to ona będzie się pojawiała. I to jest właśnie darmowa radość. To jest darmowe szczęście. Nikt wam nie da nic za darmo. Musicie zapracować sobie na, na radość. Bo takie liczenie, że na zewnątrz ktoś wam coś da, to jest takie liczenie, że pójdziecie do bandytów, weźmiecie pieniądze na procent i przechulacie wszystko w kasynie. A potem wam kolana połamią i wszystko oddacie, żeby ten procent spłacić. Albo, że będziecie brali narkotyki, czy zachlewali się, a potem będzie kat. Wszystko kosztuje. Żeby mieć szczęście trzeba popracować, a nie chodzić na świat zewnętrzny. Skierujcie swoje spojrzenie w swój świat wewnętrzny, a nie na świat zewnętrzny. Boże, kochany, jak my się pieprzyliśmy po tym morderstwie, jakie to były emocje. To było coś niesamowitego. To był taki seks. To był taki seks po prostu. Staliśmy się jednością, złapałem ją za włosy i po prostu. I całkowicie ją zdominowałem. Bo to tak, Pan Dobry Bóg to urządził, że chłop kobietę musi zdominować. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby się pastwić nad tą biedną samicą, tylko żeby wiedziała. Że Pan Dobry Bóg stworzył mężczyznę, do tego żeby ją chronił. Ja ją chronię tak na górze, będąc przed na przykład, żeby coś na nią nie spadło. Boże, co już ja gadam, jeszcze zatruty jestem tymi kacimi pierdami? Cóż to był za seks? Seks tysiąclecia. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. I dzisiaj popracujcie nad sobą. Dla mnie, dla siebie, dla wszechświata. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Chłop w dom, bóg w dom. Z panem dobrym Bogiem, trzymajcie się, pozdrawiam. Czy będzie dzisiaj live? Nie wiem. Nikt tego nie wie. Nawet ja tego nie wiem. Jak będzie, jak będę poczuje ze w Boży, to tak. A jak nie, to nie. <grym> pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Piznę zaraz temu kotu normalnie. Jak on śmiał to zrobić? Zaraz idę się trochę powyżywam na nim. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.